Witajcie! Dzisiaj zabieramy Was na spacer po rezerwacie przyrody Kuźnik w Pile w północnej części Wielkopolski. Będziemy szli szlakiem zielonym tutaj, wokół jeziora. Później zahaczymy o jeszcze dwa takie małe i wrócimy z powrotem na parking. Rezerwat przyrody Kuźnik został założony prawie 100 lat temu, dokładnie w 1926 roku. W kilku źródłach spotkałem się z różną datą, ale myślę, że nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby ze spaceru wrócić zadowolonym. Ostatnio wspominaliśmy, że trochę brakuje nam gór. Co prawda w rezerwacie Kuźnik nie ma gór, ale jest kilka takich drobnych wzniesień, które trochę potrafią wymęczyć. Na stronie Lasów Państwowych, jak i tablicach informacyjnych, których nie brakuje na terenie rezerwatu, można przeczytać, że w tej okolicy, tą okolicę zamieszkują dziki, sarny, jelenie, wiewiórki, ale jak na razie nic innego nie udało nam się spotkać poza komarami, których nie brakuje, ale może jeszcze się uda, także trzymajcie kciuki. Takim najciekawszym punktem w rezerwacie jest jezioro Rudnickie. Nie znaleźliśmy za bardzo miejsca, gdzie można byłoby zejść na brzeg i zobaczyć, czy woda jest ciepła i jak wygląda z bliska, ale udało mi się znaleźć miejscówkę, w której odpaliłem drona, także teraz będziecie mogli to zobaczyć z góry. Do Piły przyjechaliśmy dzisiaj załatwić kilka spraw i przy okazji postanowiliśmy, że wpadniemy tutaj pospacerować po rezerwacie. No i okazało się, że jest to bardzo fajne miejsce, także mieszkańcy Piły trochę Wam zazdrościmy, bo w ciągu kilkunastu minut nawet rowerem można dojechać do tak ładnego miejsca. Po drodze mijamy jeszcze inny rezerwat, Nietoperze w Starym Browarze. Nie wiem, czy będzie można zobaczyć cokolwiek z bliska. Teren ogrodzony jest siatką, więc raczej nic z tego. Na dzisiaj będziemy już kończyć. Jeśli pogoda pozwoli, to w najbliższych dniach planujemy wybrać się do Drawińskiego Parku Narodowego. Także na pewno wkrótce będziecie mogli zobaczyć vloga, jeżeli uda się nam pojechać. Powoli zbliżamy się do parkingu, także na dzisiaj będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Standardowo, jeśli Wam się podobało, to będziemy wdzięczni za łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się niedługo po raz kolejny. Na razie.